4 listopada wspominany jest święty Felix Walezy, zakonnik. Felix urodził się 16 kwietnia 1127 roku w hrabstwie Valois w południowo-wschodniej Francji. Pochodził z rodu spokrewnionego z królami francuskimi z dynastii Walezych. Jako dziecko był wysłany do klasztoru ojców Cystersów w Clairvaux. Tam studiował pod kierunkiem świętego Bernarda. Pragnął zostać w klasztorze, lecz od tej myśli odwiódł go święty Bernard. Po powrocie do rodzinnego domu ojciec wysłał Feliksa na dwór króla Ludwika VI. Mimo że uczestniczył w życiu towarzyskim dworu, nadal był wierny surowym regułom życia poznanym w klasztorze. Tak jak wielu rycerzy, Felix uczestniczył w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Widząc małą skuteczność, wrócił do Francji i osiadł w pustelni w Cerfois w pobliżu Meaux, około 80 km od Paryża. Wkrótce przyjął święcenia kapłańskie i życie pustelnicze łączył z apostolskim. Szybko przybyło do niego wielu młodych mężczyzn, którzy chcieli naśladować jego styl życia. Felix miał już 67 lat, gdy przybył do niego kapłan Jan z Maty, profesor Uniwersytetu Paryskiego, z propozycją założenia zakonu, którego celem było uwalnianie i wykupywanie chrześcijan wziętych do niewoli. Ich położenie było dramatyczne. Muzułmanie nie tylko zmuszali ich do katorżniczej pracy, ale także do wyrzeczenia się chrześcijaństwa i przejścia na islam. Kilka lat trwało przygotowanie reguły nowego zakonu, zatwierdzenie jej przez papieża i organizacja nowych klasztorów. Felix zmarł 4 listopada 1212 roku w opactwie w Serfort, które założył, mając 85 lat. W Polsce obecnie istnieją dwa zakony ojców trinitarzy. Zajmują się m.in. pomaganiem ludziom, którzy popadli w niewolę alkoholizmu, narkotyków, hazardu i innych używek. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, święty Felix wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.